uczymy chodzić ludzi po wodzie, czyli pływać na deskach stand-up paddle. Najwyższy czas, żeby Kraków zrozumiał, że SUP to nie tylko i wyłącznie materac, na którym można się bawić przy plaży, ale też bardzo uczciwa i fajna forma do przemieszczania się, do podróżowania. Dlatego też w ramach akcji Kraków w formie przeprowadzamy takie standardowe szkolenie, w trakcie którego uczymy mieszkańców miasta pływać nie tylko i wyłącznie teoretycznie, ale też praktycznie, tak żeby każdy wiedział, w jaki sposób to robić dobrze, technicznie i bezpiecznie. Wszyscy nasi uczestnicy zawsze pływają w kamizelkach, więc to też pozwala zaufać nie tylko desce, ale też samemu sobie i sprzętowi, że wszystko pójdzie dobrze. To sposób na spędzanie czasu wszyscy razem, całą rodziną. Pojawiła się moda na to, żeby spędzać czas alternatywnie, a nie z telefonem w ręku. I to przyszło już dawno temu, ale nie każdy chciał to zrozumieć. Jak się trzyma wiosło, to nie da się trzymać telefonu. Zarówno osoba, która ma 7 lat, jak i 87, jest w stanie spokojnie sobie poradzić i wejść na tą deskę. I co najważniejsze, czerpać z tego taki sam fun i radość.